Hej, siemanko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera. Jesteśmy jeden mecz przed końcem rundy jesiennej. Tak jest, ten mecz ostatni to będzie Zagłębie Lubin, a w poprzednim odcinku trzy mecze w Ekstraklasie, 9 punktów do zdobycia, a my zdobyliśmy tylko jeden remis z Lechią Gdańsk 0 do 0 i porażki z Krakowią oraz z Legią 0 do 2. Tak więc sporo ostatnio tych czerwonych kółeczek. Niedobrze ogólnie, sporo w tym sezonie, a jeśli porównamy to z poprzednim sezonem, no w sumie też było kilka porażek tutaj w towarzyskich meczach, z Lechem w grupie mistrzowskiej, z Legią, Lechia Gdańsk, Wisła, Śląsk, to w Pucharze Polski, z Legią dwa razy nawet przegraliśmy, z Podbeskidziem 0 do 3, ale no ten sezon jest niewątpliwie słabszy, gorszy. Dobra. No jesteśmy rozczarowani oczywiście takim wynikiem. Naprawdę słabo zagraliśmy, przez parę dni będzie nas bolało. Tak. Pański zespół jest jedną z najlepiej podających drużyn w lidze. Dobra, piłkarz roku na świecie, niech będzie Neymar. Okej, Jeleńczyk reaguje na wypowiedź, nie interesuje mnie to. Dobra, 7 dni, ale kurde. Mam nadzieję, że trening był tutaj ustalony. Tak jest, na ofensywę. Zespół. Na ofensywę i ofensywne stałe fragmenty gry. Dobra, no to tutaj zaczniemy już trenować kondycję i zacznę już po meczu robić mecze towarzyskie. Mam nadzieję, że zarobimy na nich trochę pieniędzy. Sprzedamy też piłkarzy, ale to wszystko zaraz. Taktyki w następnym tygodniu i na razie tyle. Później sobie zrobimy, zobaczymy jakich przeciwników będziemy mieć. Nowy rekord w grze obronnej, 6 meczów bez straconej bramki. Nowy rekord Ekstraklasy pobiła Legia Warszawa. Sześć dni do meczu z Zagłębiem Lubin. Jedziemy dalej. Już mamy raport na defensywnych, stałych fragmentach gry. Powinniśmy się skupić, ale Zagłębie ma obecnie 12. miejsce. Zobaczymy Ekstraklasę. 24 punkty tylko, tak więc nawet nam tutaj w ogóle nie zagraża, a zwycięstwo bardzo nam się przyda. 37 punktów. Możemy tutaj wrócić do gry. Daniel Gołębiewski, proszę bardzo, jak się rozstrzelał, 15 bramek w tym sezonie. Domowczyński, 14 z Lecha. Paweł Brożek, ile on ma lat już? 31, no to w sumie nie jest jeszcze taki dziadek, ale... No atrybuty słabe, ale strzela. Tak więc jak widać polska ekstraklasa nie należy do najtrudniejszych. No, my też mamy dobrych piłkarzy, no w najlepszych strzelcach był tam De Souza. A po tym meczu sobie zrobimy takie podsumowanie ogólnie, co się działo, co i jak, takie rzeczy. Kuchta wraca. Zmęczony 88% do ogrania, nie stracił za wiele, tak więc o i wróciła mu tutaj ta połowa gwiazdki, ma znowu 5 gwiazdek potencjału, no Bono jest niby lepszy, Steinbrz cały czas tutaj przyzwoity poziom ciągnie, no w końcu na reprezentację tam jeździ, no ale go chcemy sprzedać, mam nadzieję, że może w końcu teraz pójdzie, 29 lat, no jeszcze nie jest stary. Enriquez zwolniony z Celty, 2 dni do mecza z Zagłębiem, już zaraz sobie pociśniemy. Wypożyczenie właśnie dobiega końca Drewniakowi, ale w sumie ja go nie wystawiam. Bardzo mało gra, 9 spotkań tylko i 6,50. Niech wraca do klubu. A ciekawe, czy oni jakąś klauzulę podpisali, na przykład na kwotę wykupu. Zaraz to zobaczymy. Drewniak, złóż ofertę. Chyba nie było, teraz dopiero możemy kwotę wykupu im zaproponować, ale jeszcze zobaczmy tutaj u niego kontrakt. No u nas nie ma żadnych klauzul, nie ma premii, po prostu 1100 na tydzień. A jest ustalona cena 600 tysięcy, jest ustalona, no ale 600 tysięcy za drewniaka nie ma szans, no niby jest. Kurwa, niby jest najlepszym naszym pomocnikiem środkowym, ale raczej w to nie wierzę.
Dobra, ekstra klasa przed meczem. Jesteśmy faworytami. Jesteśmy. Zagłębie jest faworytem, proszę bardzo. 2 do 1 na remis, 13 do 8 na naszą korzyść. Dobra, pięknie. Tylko dwa pytania w tej rozmowie z dziennikarzami. Dobra, i mamy już dzisiaj mecz. Ostatni mecz w rundzie jesiennej. To będzie 23. kolejka Ekstraklasy. Okej. Dobra, w sumie nic ciekawego i zobaczmy ogólnie tą kolejkę. Krakowia Wisła, Lechia Gdańsk Lech, no to będzie dobry mecz. Legia Widzew, no myślę, że nie powinni mieć żadnego problemu. Widzew zajmuje 16. miejsce. Podbeskidzie Piast, Ruch Jagiellonia. To tutaj będą się bić o pozycję te dwa zespoły. Śląsk Korona, no Korona na trzecim miejscu, tak więc też tutaj mecz na szczycie. I Wisła Płock Nieciecza, myślę, że nie będą mieć problemu, ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. My też niby nie powinniśmy mieć problemu, ale dobra, zobaczmy. Bowną obecnie na bramce, jak zauważymy ostatnie spotkania. No w sumie utrzymuje poziom 6,80, 6,70. W sumie ocena 6,69. Stracone bramki na 90 minut, no to jest 1,56, jeśli się weźmie 5 bramek wpuszczonych w pucharze. No to lipa tutaj jest, ale 1,13 w Ekstraklasie, a jak porównamy go z Kuchtą, Kuchta będzie miał dużo więcej bramek wpuszczonych na mecz pewnie. Prawie dwie bramki na spotkanie w 14 meczach, a więc jeszcze niech Bowną tutaj leci. Na prawej Mańka, no to myślę, że Kędziora może wrócić do składu. Danych Matuku. No Mensa raczej nie zagra, sprzedamy go. 85 tysięcy, będę bardzo zadowolony, jak tyle za niego dostaniemy. Naprawdę będzie dobrze. Chorwat, ile on jest wart? 15, 16 tysięcy, to raczej go nie opłaca się sprzedawać. Zatrzymamy go do końca kontraktu i wtedy odejdzie. Zobaczymy, jeszcze może się przyda zespołowi, no tam widziałem, że mnie troszeczkę cisnęliście za to, że go sprowadziłem. No, przyspieszenie 2. Zwinność 2. No nie dziwię się, że mnie cisnęliście. Pracowitość mu spada, waleczność. No to będzie taki raczej zawodnik chyba na końcówki. Robert Jesz jest w formie, to z Zaprzybylskiego. Łuczak, tutaj właśnie Barbus jest kontuzjowany niestety. Konrad Nowak, Jeslinka sprzedajemy, 300 tysięcy. To będzie bardzo dużo, jak tyle za niego dostaniemy. Rafinha za Augustyna. A gdzie jest Kosznik, też kontuzjowany. Turan nie, Sobolewski nie, Chorwat. No Łuczak, no nie wiem, to co, zostajesz Łuczak w tym pierwszym składzie? 88 tysięcy, on był tam za dużo więcej do ściągnięcia. No dobra, niech zagra w tym meczu, zobaczymy Łuczaka, bo tu w sumie nie ma. No, Przybylski. No jest dobry Przybylski, no chuj. Niech gra za Łuczaka, jako zamienimy ich teraz tutaj pozycjami. Dobra, myślę, że będzie dobrze. Na lewej Małkowski, a gdzie jest Lanzafame? Aha, na prawej stronie. No ale De Souza, myślę, i Lanzafame w tym spotkaniu muszą rozegrać bardzo dobrą robotę. Okej, okay, i za Guiza oczywiście, Zachara. A Guiza ile stoi? 19 tysięcy, mało. No te wykańczanie akcji 15, to mnie jakoś skłoniło do zakupu tego zawodnika. Jeszcze przewidywanie 15, pracowitość 15, gra bez piłki, kreatywność, koncentracja. No dobre ma atrybuty, ale jakoś nie potrafi tego wykorzystać nawet w polskiej ekstraklasie. Petre, właśnie jeszcze defensywny pomocnik. No myślę, że Dawidowicz normalnie. Myślę, że wzmocniliśmy zespół tymi zmianami. Dobra, w takim składzie rozpoczynamy. Gramy na wyjeździe, takie samo ustawienie Zagłębia. Zagłębie właśnie 12 miejsce, no i są faworytami. Hej, a to jest wszystko pewnie rozpatrzone tym, że znaczy naszą ostatnią formą, która niestety nie była za dobra. No, rozmowa motywacyjna też nie przebiegła pomyślnie, no ale już rozpoczynamy to spotkanie. Zostawiamy wszystko za sobą, teraz liczy się tylko ten mecz. 12 minuta wtedy, tak mniej więcej za każdym razem rozgrywa się pierwsza akcja. Tutaj jest 22 minuta i niestety Dawidowicz. Niestety Zagłębie przy piłce. Kurto i Matuku pięknie i mamy szansę na kontrę. De Souza.
De Souza tutaj troszeczkę zwolnił tempo tej akcji. Jeszcze De Souza, jeszcze. Ach, pokusił się o strzał, mamy rzut rożny. Lewą nogą chyba strzelał jeszcze. Teraz on będzie egzekwował rzut rożny, ale nic po tym dośrodkowaniu się nie dzieje. Nerwowo zachowuje się Dawidowicz. To zły znak. Woźniak tutaj budują swoją akcję zawodnicy z Lubina. Murayama, Woźniak w środku. Troszeczkę odszedł od pola karnego. Rakowski. Piątek, no ładnie budują swoją akcję. Murayama tutaj ładnie w trójkącie. Ależ podanie i uwaga, niestety 1-0 dla Zagłębia. Wpuszcza bramkę Bowną w krótki róg, no. Błąd kontuzjowany. Dobra, przechodzimy na ofensywę. Bowną wybija na De Souza. Wszystko na prawą stronę. A czemu lewą tam nie pociśniemy? No, De Souza. Może dośrodkować Zachara. Nie ma! O Jezus, ależ bardzo mało brakowało. Przecież rzut rożny mieliśmy, co? W tym rzucie rożnym najwidoczniej nic się nie stało. No słabo. Oj, bardzo słabo. Błażej Augustyn tutaj troszeczkę się zdenerwował. No i jeszcze raz na Zacharę. Dobra, zobaczmy. No, wszyscy prawie zawodnicy dobrze zareagowali na ten ochrzan. Murayama na spalonym. 50, no już 60 minuta. Piast 2-0, Wisła 2-0 również. Ajajaj, 70 minuta. Musimy przejść na szarże. Może zmiana za Przybylskiego. No Drewniak, najlepszym jesteś pomocnikiem, no to pokaż. Lanzafame, oj bardzo słabo. No to Małkowski może. No może coś tu zdziała. Pamiętam, były takie spotkania, w których ratował nam wynik w tamtym sezonie. Oby to się stało w tym meczu, byłoby bardzo, bardzo dobrze. De Souza poturbowany, ale potrzebujemy go. Tracimy piłkę, ale to jesteśmy pod polem karnym Zagłębia. Banaś, Rodić, bardzo wysoki pressing naszego zespołu, ale nie potrafimy tego wykorzystać. Matuku, niedokładnie, Godal. Murayama, dwóch zawodników, tylko rozgrywa tą akcję, no jakby we dwóch sobie tak strzelili, no to naprawdę bym się już zdenerwował. Ale jeszcze rzut rożny, chyba piłka wyszła. Banaś jeszcze tam, ale Bowną dobrze, łapie piłkę. No ostatnie sekundy tego spotkania, już ostatnie minuty i już tutaj nie wróżę nic dobrego. No jeszcze 40 sekund, Górnik Zabrze przy piłce, Bowną, no rozegraj tutaj jakoś, Matuku, dawaj do przodu. Daniel Przybylski, no Drewniak do Zachary, ajajaj, Zachara. To nie to, do czego nas przyzwyczaiłeś, no i przegrywamy po raz kolejny. Dobra, teraz wiemy o tym, że trzeba przebudować zespół. 34 punkty i 15 punktów już straty do Legii. Do Wisły Płock punktów 8. Ale lipa. Lech 1-1 z Lechią. Legia 0-0 z Widzewem. Śląsk tutaj 3-0. Wisła Płock wygrywa łatwo 2-1. No a my oczywiście przegrywamy. Przegrywamy to spotkanie i teraz trzeba się będzie bardzo zastanowić. No, nad zawodnikami. Dobra, musiałem się skupić na wybieraniu tych. Dobra, no i już jest koniec, oficjalnie koniec. To możemy robić małe podsumowanie, co tutaj się działo w ogóle. Jagiełło kontuzjowany. No mamy jeszcze tutaj, o proszę bardzo, sporo Polaków. Bramkarze, taktyka, praca z juniorami. Motywowanie. No nie był najgorszy. Olszewski, no to jest trener bramkarzy. Kierowanie zespołem jeszcze ma, no nie. Bledzewski też. Bramkarski. Golubowski, no słaby, chociaż skautem byłby dobrym. No spróbujmy może, a nie będzie siana, 3000, chociaż chyba mamy chociaż tyle. Dawaj scout, niepewny. Nie no, ze scouta tylko i wyłącznie bym cię chciał. 400, my możemy mu dać 325. No 325, zgódź się. Dawaj zgódź się. Zgódź się. No nie chciał, no dobra, to nic. Holender.
dobre kierowanie zespołem, ale pewnie chce za dużo. I Rick, bardzo dobry, nawet nie chcę wiedzieć, ile on chce. Dobra, jeszcze ponawiamy. Zaraz może będą jakieś pieniądze na zatrudnienie kolejnego szkoleniowca. Dobra, Bono niezadowolony, Słodowy, Piasecki, Biedronka, Augustyn słabo się spisuje na tej lewej obronie. No 6-40 ostatni mecz. Zrezygnuj jeszcze z Matuku. Dobra. No to tak, Ekstraklasa. Legia na pierwszym miejscu, 15 zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki, 49 punktów. No a Górnik Zabrze na miejscu siódmym, 10 zwycięstw, 4 remisy i 9 porażek, 34 punkty. Nieciecza spadła na ostatnią pozycję. Zobaczmy statystyki. Mecze bez zwycięstwa to już 4 w naszym wykonaniu. 3 mecze bez strzelonej bramki. Oj, oj, oj. I 2 mecze przegrane z rzędu. 2 mecze z bezpośrednich rzutów wolnych. I 2 czerwone kartki. Tak więc no, w nie za dobrych statystykach jesteśmy w tym sezonie. Ale De Souza ma trzecią najlepszą średnią ocenę w Ekstraklasie. Obok Paczeko. No dobry, nie ma co gadać, jest dobry. Sebastian Mila, cały czas wysoki poziom tego pomocnika. Krzysztof Janus z Wisły Płock, zobaczmy sobie, prawy skrzydłowy. Zraportujmy. No, no, i ten Domowczyński właśnie, napastnik. Dobra. De Souza 12 bramek, Domowczyński i Gołębiewski po 15, a Gołębiewski, zobaczmy jeszcze. Tego zawodnika, no właśnie, pamiętam, że on nie był za dobry, a tyle bramek, co nastrzelał, no to naprawdę kluczowe podania. Zachara, proszę bardzo, jest bardzo wysoko, ale Mila 31, Paczeko 22, Danielewicz i Zubowicz, właśnie Danielewicz, a nie, to nie on, ale w Krakowie jest jeszcze jakiś zawodnik, którego chyba pamiętam, Danielewicz, to był właśnie ten. Chyba odszedł Kapustka, czy to był on? Nie, nie był on, dobra, nieważne. No i tyle w sumie, tak więc teraz przejdźmy do terminarza, zaplanujmy sobie sparingi na następne, aha, teraz wakacje ogólnie mają, aż do 16 stycznia, czyli w sumie nie muszę się teraz przejmować meczami, ani treningiem, bo w sumie są na wakacjach, wracamy dopiero w styczniu, tak więc dobra, ciśniemy. Ale w sumie no, z złym pomysłem już zarezerwowania sobie jakichś zespołów, to nie będzie zły pomysł właśnie. Więc wróćmy jeszcze raz do tego i pierwszy już w sobotę, tylko ja nie wiem, czy my wtedy już wracamy. No ale dobra, niech będzie pierwszy możliwy termin na wyjeździe oczywiście. I 45 tysięcy Udinese, no dobra, pojedźmy. Dalej, niedługo później. Zagralibyśmy na przykład z Newell's, ale tylko 14, nie, nie, to tu tracimy pieniądze. O podobnej, Standard Liège, ale zarabiamy tylko 8, czyli znowu tracimy. Rezerwy Stuttgartu, no na tym możemy sobie zarobić. Trzeba zarabiać hajs tutaj, nie pozwalać, żeby on uciekał w głupi sposób. Następny mecz na wyjeździe. Tutaj z Red Bullem Salzburg najwięcej płacą. Dalej. Ekstraklasa już tutaj, no to damy im odpocząć. No trzy mecze tak z miejsca rozegrają. Później damy im odpocząć tydzień. I kolejny mecz na wyjeździe. Z FC Kopenhavn. Czyli chyba Kopenhaga. Kopenhagen. Dobra, dalej. No dobra, tutaj jeszcze zrobimy sobie jeden mecz w domu z jakimiś słabiakami bardzo niskiej z zagranicy. Powiedzmy tutaj Nowy Icin. Za 500 funtów do nas przyjadą. I jeszcze jest jeden tutaj wolny, właśnie dostępny 7 lutego. To mecz rozegramy na wyjeździe. Pasowałoby z jakąś kurde dobrą drużyną, ale nie chcą.
Ale tutaj mamy za 24 tysiące Wacker Innsbruck. Dobra, tak więc sporo meczów towarzyskich. O kurwa. Ale chcę, żebyśmy byli przygotowani. Dobra, wszyscy przyjęli. Luis Garcia przyjmuje. Ster w Celcie. No i 32 dni do najbliższego meczu, czyli teraz możemy się skupić bardziej na transferach. Okienko otworzy się oczywiście 1 stycznia. A tutaj te ostatnie dni roku będą się bardzo wolno przetwarzały, tak więc ja będę robił tutaj cięcia, tak więc nie ma problemu. De Souza uczy się grać na prawym skrzydle, to najwyższy czas się nauczyć. Dobra, przyjmujemy to mecz towarzyski dla rezerw. Dobra, i pasuje też sobie zapalić. Dobra, właśnie o takich cięciach mówię, czyli dobra, będę wracał po prostu, jak coś się będzie działo ciekawego. No mamy tutaj kilka wiadomości, a nawet ze 30 ich było. Mamy dwóch piłkarzy powołanych do reprezentacji, to jest Puchar Narodów Afryki. A w ogóle to sobie subskrybujmy to, zobaczymy co tutaj się dzieje. Może jakiś zawodnik będzie na przykład z Egiptu. Zobaczmy. Proszę bardzo, Salah w Swansea. 7 milionów on jest wart. Zobaczcie. A nawet chyba Jeslinek jest od niego lepszy. Nie, no chyba nie. Kreatywny też jest bardzo. Błyskotliwość, proszę bardzo. El Mohamady. Z Hull City. No dobry, ale tutaj kogoś tańszego na przykład. O. O, proszę bardzo. Ale kolejny dziadek, tak więc nie inwestujemy w dziadków już. 17-latek, obrońca środkowy. Proszę bardzo, ale brak funduszy mamy na to. A raczej się nie zgodzą. Kurde, dobra, ale zapowiada się kozaczek chyba. Siła, wyskok. 17 lat. Dobra, dodajemy do listy życzeń. Zaproponuj kontrakt, co ty gadasz, że... A, już zaakceptował. Aj, ktoś mnie uprzedził. Arabia Saudyjska. Zobaczmy tutaj zespół, ja lubię tak wędrować. Nikola Zigić, proszę bardzo, znaleziony. Ale grubo. A gdzie on wcześniej grał? Zobaczmy. Birmingham, Valencia, Crvena Zvezda, Baczka Topola. Same znane kluby normalnie. Leonardo Bonfirm, to właśnie ten 30-letni, to nie. I najlepszy chyba zawodnik tego zespołu, no jest dobry. I jest drogi. No ale dobra. Co tutaj jeszcze się dzieje? Bułka może podpisać kontrakt. Nie chce. Zwolniony z Newcastle United, proszę bardzo. Nie no, raczej chyba nie będę sobie zawracał głowy szukaniem pracy, ale chciałbym zobaczyć głębię szczegółów. Znaczy nie, co ja gadam? Gdzie to było? Tablice wyników? Też nie, ale zapomniałem normalnie. A galeria sław. Właśnie, 59 punktów. My tutaj jesteśmy już mniej więcej, bo przecież zdobyliśmy mistrzostwo rok temu. Narodowość, no jeszcze, brakuje dużo do smudy. Tutaj trzeba naprawdę jeszcze sporo rzeczy zdobyć. Żywotko, proszę bardzo, 638 punktów. 7 razy zwyciężał w pierwszej lidze. Wow. Czyli w sumie w ekstraklasie. W Lidze Mistrzów 2 razy. JS Kobylie, co to jest za zespół? Taki zespół wygrywał Ligę Mistrzów. Wyobraźmy sobie, skąd to w ogóle jest, z jakiego kraju? Z Algierii. No grubo. Ciekawych rzeczy tutaj się dowiadujemy. De Souza jest kontuzjowany, ale grypa tylko, tak? Więc o, powinien wrócić za niedługo. Dobra, jedziemy dalej. No i cięcie oczywiście. Dobra, coś tu się dzieje. Kosecki nie zasługuje na powołanie. Zobaczmy jak się spisuje. No, w sumie 6 bramek, ale bardzo słaba ocena. W Burnley, no tak, przecież został sprzedany. 2-3 miliona wart. No nie radzi sobie w angielskiej lidze. A czy oni są w ekstraklasie? Tak jest. Jak sobie tam radzą? 15 miejsce, 17 punktów. Liverpool jak miażdży, Chelsea. A później, no już tutaj się troszkę odstęp robi. Właśnie, aby definitywnie wykupić tego zawodnika, Lech musi otrzymać ofertę 600 tysięcy funtów. No,
To nie są przelewki normalnie. Tyle pieniędzy za drewniaka? Nie sądzę. Dobra, już wiem o tym. Blackpool Jones. Sobczak mija przeciwnika zagraniem na dobieg. A jak tam właśnie Sobczak sobie radzi? No słabo. Trener. Kolejna tutaj oferta. Jacek Paszulewicz. Dobra praca z juniorami. No defensywa, ale my nie potrzebujemy takich trenerów. Jeszcze Jędrzejczak jakiś. Aha, ten. No. Właśnie z nim chcieliśmy podpisać kontrakt, ale nie było wystarczającej ilości hajsu. Łuczak też kontuzjowany, a chciałem go sprzedać. Na ile? Przeziębienie tylko, dobra. Zaraz wraca w sumie. Kilka kolejnych dni do przodu. 28 grudzień, już zaraz kończymy ten rok. Trzeba szykować już szampana. Spotkanie ze sztabem. Małkowski powinien zostać zdjęty z listy transferowej. A on cały czas jest wystawiony za no, 220 tysięcy i ten jest Linek 500 tysięcy, no to myślę, że kogoś by tutaj można ciekawego ściągnąć. Nie usuwam. Nowak ma niewłaściwy. Utalentowany junior. No, zgadzam się. No i ostatnie już te dni tego roku i wkraczamy w rok 2015. Jeszcze tutaj, no. Już może szukać nowej pracy. No dobrze, że po świętach, a nie w Wigilię na przykład kogoś zwolnili. Dźwigała, zbliża się do końca kontraktu, proszę bardzo. Spróbujmy zaproponować. Ale grubo! Rotacja, spróbujmy kluczowy zawodnik, nie ma siana na to. Spróbujmy 800, 400 tysięcy, ale by było jakby przeszedł, no. 1300, dawaj mu 800, tyle chcę ci dać. Roczna podwyżka wynagrodzenia, bo to do 2017 roku, czyli na 2 lata. 600, 400 ci tutaj damy. I do 18. Co ty na to? Do 17 i 500 chcę. No 400 mogę ci maksymalnie dać. I tutaj jeszcze, no. Dobra, 400. I nie! Co ty gadasz, że o stówkę za występ się aż tak wykłócał. Dobra, jest na liście, tak więc zobaczymy. A u nas kontrakty się kończą z Barbusem. No to oczywiście podpisujemy. 300 funtów tygodniowo więcej. No mogę mu dać, no bo naprawdę zaczął tutaj, no kurde, pokazywać się w pierwszym zespole, tak więc spokojnie do 16 roku. Płonka, no to nie, może się żegnać. Rafinha. Właśnie, co z Rafinią? No bo już no koniec, 66 tysięcy, no nawet nie zarobimy na nim. Bo kończy mu się kontrakt. No dobra, zostawimy go do końca sezonu i niech sobie odejdzie. Nic tutaj chyba nie można zdziałać. Matuku, myślę, że z nim można podpisać kontrakt jeszcze normalnie. No jest to dobry obrońca, no bardzo dobry w sumie. Siła. Krycie 18, odbiór 14, no troszeczkę spada, ale 3200, no więcej chcę, no kurde, mogę dać ci tyle samo co najwyżej, 2600. Premia za występ 950, no sporo. I kontrakt do 16 roku, zobaczmy. No do 16 chcę. Do 17. Jak się targuje skurczybyk? Dobra, zawsze można go w sumie sprzedać, nie? Tak więc zaproponujmy mu te warunki. Sobczak, Łuczak, no to już raczej też go nie sprzedamy. 81 tysięcy. Biedronka, Steinbors, Jerzy Cyrak, asystent. W sumie, co możemy o nim powiedzieć? Też nie można na niego zwalać tutaj winy. No, damy mu szansę jeszcze na jeden sezon normalnie. 600, proszę bardzo, by sobie życzył. 575. Dobra. I Agafon, no tego skauta również chciałbym w zespole zatrzymać. 375. I dobra, Pikula jeszcze kontrakt dobiega końca. Okej, i kończymy ten rok. Czy Mensa zasługuje na powołanie? Nie wiem, czy zasługuje, ale raczej go sprzedamy. Co ty gadasz? Menedżer roku za Ibioza zdobywa nagrodę, ale grubo.
No za wygranie Ekstraklasy w poprzednim sezonie. Za to głównie. Dobra, jeszcze tutaj ostatnie sekundy ogólnie tego odcinka. Barbus wznawia, wraca po kontuzji, dobrze. Akurat. Kosznik również. Tak jest, bardzo dobrze. Chociaż zdarzały się Kosznikowi bardzo słabe mecze. No ale jakoś wierzę w tego zawodnika. No podoba mi się to, co robi po prostu dla naszego zespołu. Tak jest, dostaliśmy nagrodę menedżera roku. Matuku podpisuje umowę do 2017 roku. Cyrak akceptuje. Barbus również podpisuje do 2016. Dobra. Agafon akceptuje. Drewniak powraca, tak więc już jest w składzie Lecha. W rezerwach nawet. A zobaczmy, kogo tutaj jeszcze Lech ma w rezerwach u siebie. Drewniak jest najlepszym zawodnikiem, ale jeszcze jest Krzysztof Król. No słaby. Bagiński. No nie, nie, widzę Lipa. Zgrada. Sanocki. Nie, nie, Lipa. A do lat 18? Dawid Wałdoch. Śledź. Dobra. Jesz, kontrakt również dobiega końca, ale on za rok dopiero wygasa. No niech grajesz normalnie do końca u nas. No i teraz chyba będzie najdłuższe renderowanie się gry ogólnie w całym roku. Dobra, mamy, tak jest, jest już 1 styczeń, północ, tak więc nowy rok. Hurra! Manchester City, Benitez został zwolniony, proszę bardzo. Montella, pierwsza liga, początek, tak, Eredivisie, początek, Ekstraklasa, tak, Jose Antonio Romera ma być numerem jeden, jeśli chodzi o Lech, ale to prawy obrońca, ja raczej na razie nie chcę się skupiać na prawym obrońcu. Marquinhos, skrzydłowy, prawy skrzydłowy. No, spróbujmy sobie go zraportować. Cezary Wilk, defensywny pomocnik. No raczej nie. Dobra, dalej. Ważne daty. No i tak, Zachara zaczął dobrze się spisywać na treningu. Bardzo dobrze psychicznie. Przewidywanie, kreatywność, koncentracja, decyzje, błyskotliwość. Bardzo dobre atrybuty ogólnie mu wzrastają. Bono, proszę bardzo, od stałych występów zaczął się no, doszkalać. 23-letni bramkarz. No i Kędziora, kolejny jego miesiąc i kolejne postępy po prostu w rozwijaniu się Kędziory. No jakbyśmy porównali teraz, zrobili zdjęcie tego wykresu, a tego jak wygląda, jak zaczynamy tutaj grę, to na pewno będzie się różnić. Przybylski słabo na treningach, Rafinha oraz Petre również. Ronaldo dostał złotą piłkę, czyli to jest pierwszy raz zabrał Messiemu, a Neymar drugi, Mata trzeci, tak więc Messiego nawet tutaj nie ma. Zobaczmy dlaczego. Co się stało z Messim w tym sezonie? Nic się nie stało, dalej jest znakomity poziom tego zawodnika. 23 spotkania, 16 bramek, 6 asyst, 11 razy gracz meczu, 8-17 średnia. No coś fantastycznego. No i nie wiem czemu Messi nie zdobył złotej piłki. No dla mnie Messi był lepszy akurat. Ale to całego roku, tak więc nie wiemy. Piłkarz roku na świecie, Neymar. Później Juan Mata oraz Oscar Mata, doskonały również sezon grał. Ten oraz poprzedni. Chamberlain, europejski złoty chłopiec. Piłkarz roku, polski piłkarz roku, oczywiście Lewandowski. Tutaj raczej nie będzie nic innego, Lewandowski. A jak się zestarzeje, to później Szczęsny. Obcokrajowiec roku na Ukrainie, to nie. Polskie nowiny, piłkarz miesiąca Murayama. Korzym drugie miejsce i Xavi Cicka z Legii. Prawy obrońca na trzecim miejscu Legia. Orest Lęczyk, no tak, Orest Lęczyk jest w Legii. No i proszę bardzo, przyszedł Orest Lęczyk i Legia jak szybko zdominowała ten sezon. Falcao, kolejną ofertę, Grzegorz Baran. Znowu dobra tylko defensywa, no nie, ponawiamy to. Norko wyraża zainteresowanie. Dobra, w tym momencie kończymy ten odcinek, tak więc w następnym tylko i wyłącznie skupimy się już na transferach. Tak więc 1 stycznia, no pieniędzy nie ma, bo jest tylko 3029
Znaczy 3300 mamy na transfery, a to jest w sumie no nic, nic. Tak więc trzeba będzie posprzedawać zawodników, wystawimy ich na listę transferową, a to mniej więcej będzie... Ulan Zafame, jak dużo jest wart. Jest Linek, może Augustyna byśmy sprzedali, chociaż no nie, Małkowski, proszę bardzo. To już jest no 500, 600 tysięcy prawie. Kuchtę może za 5 milionów byśmy jebnęli. No dobra, zastanowimy się w następnym odcinku, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.